Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Czol z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną wspaniałą partię, rozegraną przez naszego Orła Białego, Jana Krzysztofa Duda, który obecnie bierze udział w prestiżowym turnieju szachowym o nazwie Tata Steel 2022, który zrzesza najlepszych zawodników na świecie, w tym oczywiście naszego Janka. Jan w pierwszej rundzie zmierzył się z Richardem Raportem, moi drodzy, węgierskim szachistą, arcymistrzem, który, no, w szachy gracił mi obaj panowie po 2700 plusem, więc, no. Nie są to szachy typu szachowe podziemie, Mariancello gra i śpiewa, tylko prawdziwe szachy. Będzie grana, moi drodzy, będzie grany system londyński, więc coś dla fanów tego debiuta albo tych, którzy się go obecnie uczą. No dobra, moi drodzy, jedziemy, Jan Krzysztof Duda kontra, moi drodzy, Richard Raport. e 4 ja Żartowałem, tutaj właśnie mam D4. Solidny wybór ze strony Polaka, skoczek F6 i w tym momencie skoczek F3, po moi drodzy, D5 mamy goniec F4 system londyński w całej swojej okazałości jakie są możliwości można już próbować C5 walczyć z centrum można oczywiście moi drodzy zagrać sobie na spokojnie E6 i ewentualnie później goniec na D6 propozycja wymiany tu jednak linia z gońcem na F5 goniec na F5 tak naprawdę analogicznie i symetrycznie próbuje grać czarne jak najbardziej logiczny wybór C4 C4 często jest ideą przy gońce w 5. Ze względu na to, że mamy hetman B3 z jakimiś tam naciskami do centrum, a także pion na B7 może podwisać, chociaż nie zawsze należy go brać. W tym momencie E6, goniec chce przyjść na D6 i zaproponować wymianę. I wtedy mamy białymi wybór, jakby wybić albo odejść i sprowokować bicie. Po biciu otwiera, otwiera się linia H, więc ewentualna krótka rozszada no, będzie musiała się przywitać z wieżą, która no, bardzo chętnie się tam dziś będzie próbowała wdiablić. W tym momencie E3, tak, na spokojnie uwalniamy potencjał białopolaka. Skoczek, moi drodzy, BD7, no i Hetman b z naciskiem do centrum i na B7. B7 tak naprawdę niby wisi. Tylko, że wieża wtedy przychodzi na B, co prawda leci pion z A7, zaraz zresztą pokażę te, te, te linie i zobaczycie, że wcale biały tutaj nie jest taki bombowy. Koniec D6, propozycja wymiany. Co robi Jan? Można by było, moi drodzy, wybić. I tutaj się zgodzę, że bicie pionkiem przychodzi do głowy, chociaż tutaj jest ciekawe wtrącanie DC. Hetman podwisa Więc w tym momencie koniec, moi drodzy, C4 i dopiero teraz CD. Tutaj tak naprawdę nic się czarnemu nie dzieje. Kontroluje praktycznie cały rząd 5, otwiera się linia C. Co prawda tu niby pion by wisiał, ale bicie, moi drodzy, na B7, no, no nie do do końca jestem przekonany czy jest takie dobre. No, prawdopodobnie można zagrać d5 wstępem na gońca. Można też zroszować tak na dobrą sprawę. Wieża b8 jest ruchem poddaniu po Tutaj jest strzał na b7, wieża na dwójce. włącznie kanał numer 2. Więc w tym miejscu goniec g3 jest taki so, znaczy solidniejsze. Ciężko powiedzieć. Na pewno jest to ruch y, teorii, ruch, który się grywa. No bo jeżeli teraz by wybiły czarne, a tak nie było, no to jest otwarta, moi drodzy linia, przy Roszadzie, no niby nic się wielkiego nie dzieje, ale trzeba mieć na uwadze to, że mogą być prowadzone jakieś tutaj ataki y, ataki y, ze strony Janka, tak? Oczywiście cały czas B7 niby wisi, chociaż ta wieża B8. Jest zagryzająca. Po biciu. rzeczywiście nic się nie dzieje. U białych to też nie tak, że tam wieża się w Diabliła, jest pogrzeba, natomiast no nie chcemy dawać aktywności dla, dla, dla tej wieży. Tak naprawdę pion za piona, bardzo aktywna wieża, którą zawsze będzie można gdzieś tam wrócić. No i w tym momencie moi drodzy poszło bicie na C4. Nie bicie tutaj, na to tak naprawdę trzeba jeszcze poczekać, na wymianę tychże gońców. W tym momencie goniec bije C4 wchodzi kolejna tak naprawdę lekka figura do gry i wieża B8 w tym momencie postanowił czarny pobronić, a co za tym idzie, jeszcze będzie próbował prowokować e, takie posunięcia jak, moi drodzy, B5. Prowokować? No w sumie ma je w planie. Może jeszcze nie od razu, ale e, posunięcie B5 będzie grane. Skoczek C3, no i właśnie w tym momencie wpada B5. <laughs> I teraz pytanie, bijecie tego pionka? No niby gońce, można tutaj podwiązać jeszcze skoczka. No, niby można. Z tym, że tak naprawdę teraz mielibyśmy bicie, załóżmy i w tym momencie C6. Czy czarne coś mają? Owszem, mają. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Jeżeli moi drodzy teraz odeszlibyście gońcem, no to leci hetman. Więc tak naprawdę na związaniu to wszystko bazuje. Żeby wybić figurą, tak samo było ze skoczkiem. Co prawda, ze skoczkiem by była jeszcze taka bariera, żeby można było wtrącić szacha, tak naprawdę. W każdym razie chodziło o motyw związania i zaatakowanie tej figury związanej posunięciem C6. Niemniej jednak, w tym momencie goń na spokojnie dwa. tutaj Janek żadne inicjatywy nie chce dawać dla, dla czarnych i jak najbardziej słusznie, krótka rolada poszła ze strony raporta, zaraportował Roszadę, wieża moi drodzy na D i Hetman na 7, połączenie wiesz, jest to, jak wiadomo, kolejny etap rozwoju. W tym momencie skoczek K5. Właśnie w systemie londyńskim chcemy kontrolować pole 5 tak dużo razy jak się da i mieć tutaj centralną bestię. Czasami też podpartą, ale to już głównie po wymianach yy, zazwyczaj yy, gońców, podpartą nawet posunięciem F4. W tym momencie B4. Jest to jak najbardziej dobry ruch, z tym że coś niby przegapił raport. No bo zobaczcie, są widełki, tak? No ale nie poszedł to Janek, bo ogólnie raport miał na to coś. Miał coś na to, miał na to taką broń. Bicie tu, moi drodzy. A! O to chodzi. No dobra, tu leci z szachem Hetman, zgodzę się, że tutaj białe zostają z Hetmanem, z tym że problem jest taki, że wciąż wisi het, Hetman i pion jest niebezpieczny na C2. Jeżeli bicie tu, to brzdęk Hetman złapany. Jeżeli moi drodzy odejście tym Hetmanem na, mm -hmm, na C4 chociażby, no to pionek idzie i ten pionek jest bardzo niebezpieczny. Przy dokładnej, mega dokładnej grze, wieża C1 i tutaj białe powinny być, być nieco lepsze, chociaż wierza się w diabla na B2. I... No, nie wiem, nie wiem. Można powiedzieć, że tutaj dzieje się na tym skrzydle. Jest fajna rekompensata za oddanie, tak naprawdę, tutaj Hetmana. W każdym razie, skoczek A4. Janek nie był zainteresowany tym obrotem spraw. Tak naprawdę nie, nie, nie poszedł w tą linię ze skoczkiem na C6. No i w tym mie miejscu nastąpiło bicie. Zobaczcie. Goniec nie wybija gońca, tylko wybija dobrze usytowanego skoczka, bo nie chce dopuścić do tego, tak? Oczywiście. Logiczna sprawa. No to wzięte na E5, no ale ten goniec jest mocny, ten goniec jest mocny. Tylko, że nie bicie gońcem, no bo tak naprawdę szkoda go. Otwieranie linii D. To jest jeden z kluczowych momentów. Linia D się, moi drodzy, otworzyła i jestem tempo na tego gościa. Skoczek E4. No właśnie. I dobry goniec yy, staje się ofiarą troszeczkę w poczasku, Bo gdzie tym gońcem odejść? Pytanie do Was. Janek po namyśle, moi drodzy, nie zroszował, chociaż mógł, tylko zagrał F3 i tak naprawdę pozwolił na wyłączenie tej bestii z gry. Pionek wisi, tu się zgodzę, chociaż tutaj nie bicie pionka, tylko skoczek, moi drodzy C5. Skoczek, C5. Tak? Z tutaj z podwójnym tempem jest tak naprawdę wymuszona, troszeczkę wymiana. Wisi pion, czy można go jakoś bronić? Prawdopodobnie można, ale po co? Król F. Chcemy się w wieżami, moi drodzy, na D. Zobaczcie, otwarta linia H i nie takie manerwy, tylko manerwy tego typu. O. I dobieranie się tutaj do przeciwnika, że tak powiem brzydko, po siódemce. Hetman bije 5, leci 5, tak? wieża d7, wieża bardzo fajnie aktywnie wlazła na d7, w tym momencie h6, takie zabezpieczenie, jakaś tam furtka dla gońca, bo on oczywiście może być zaatakowany, czy to posunięciem g4, czy e4 w dogodnym momencie, to przychodziło do głowy, można było od razu tak naprawdę odejść, żeby nie oddać żadnego tempa, można też było zagrać a5, ogólnie te pionki będą szły 3 na 2. No, wiadomo, w ewentualnej końcówce może tam z tego powstać wolny pion. Zwróćcie uwagę na to. No Janek ma, moi drodzy, tutaj 4 na 4, ale ta struktura jest nieco gorsza. Co prawda ma aktywniejszą wieżę. Myślę, że hetman też świetnie stoi. To jeszcze się musi wyjaśnić, bo tutaj rzekomo 0-0. Zwieża z HAD. Wieża z, wieża z Tomasz Hada, pozdrawiam. Świętej pamięci, moi drodzy. W tym miejscu czarne są na posunięciu. C6 może, może C5. A może hapić? z groźbą, znaczy z groźbą, nawet nie groźbą. Ideą H4, żeby otworzyć przekątną. A później ten pionek i tak będzie do odbicia. No, jakiś tutaj aktywność dla Hetmana na tym skrzydle, gdzie jest król, tak? No trzeba go jakoś zaktywować, te figury. E4, Kopnie dla gońca, to o czym mówiłem. Goniec G6. Wieża wchodzi, moi drodzy, tutaj. Taki subtelniaczek. Wieża z D1 na moi drodzy D2. Ten pion potrzebuje protekcji. Wiadomo, dwójkę chronimy i Hetman już jest tak naprawdę odciążony od. Oto brony, bo zawsze może wchodzić jakieś a4. W tym momencie, moi drodzy, h4 z wcześniejszym planem, rzecz jasna. Mamy bicie i het ma się w diabla na h2. I teraz Janek gra bardzo dokładnie, dokładnie się broni. W tym momencie oddaje pionka, bo tak naprawdę nie ma rady. Goniec f1. Bank z szachem i w tym momencie g3. Piony się tutaj troszeczkę powymieniały. Te oczywiście bandowe z h3 na 3. Tu 3 na 2. Natomiast aktywność białych jest... Jest tutaj kluczowa, tak? Te wieże są niesamowicie silne. Dobry hetman i oczywiście tego gońca za momencik będzie można jeszcze jakoś spróbować poprawić. Hetman pod biciem, więc hetman H5, proste rzeczy. Hetman E3, chcemy kontrolować, przekątno chcemy kontrolować czarne pola przy królu, moi drodzy. C5 w tym momencie, może to przychodzi do głowy, może jakieś w tym momencie F5. To było jak najbardziej możliwe, żeby rozpływać pozycję, otwierać pozycję tam, gdzie jest wrogi król. Jak najbardziej, może bicie wieżą w ogóle w tym momencie. No to jest możliwe. Bicie wierzył? To jakieś są pressingi mocne? Może jakieś w tym momencie F4? Prawdopodobnie nic tutaj nie ma dla żadnej ze stron. Natomiast wydaje mi się, że w to mogły pójść czarne. Tu poszło moi drodzy cypnieć. No toczą się piony 3x2, więc chcemy pchać. Wiadomo jak jest. Król G2. Łapiemy to pole pod kontrolę. Już się nie martwimy o Hetmana, który gdzieś tutaj z szachem będzie próbował się wdiablać. No i realizujemy tak swoją aktywność po. Po, 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 po siódemce fajnie by było, w diabli się tam obiema wieżami, to już by był sukces na pewno. W tym momencie A4. No wiadomo, chcemy mieć wolniaka. Po ewentualnych wymianach wolny pion czarnych będzie bardzo niebezpieczny. No ale goniec C4. To jest właśnie ten ruch, o którym mówiłem, aktywujemy najgorszą bierkę, w tym momencie goniec C4 bardzo dobrze stoi. Z tą strukturą nie powalczy póki co, ale może jakieś takieś manewry mogą mieć miejsce. W tym miejscu A3, A3. Pozwala na B3, co tak naprawdę czopuje całe skrzydło. I zwróćcie uwagę na to, że no te trzy niby wolne piony nie są na razie niebezpieczne, ze względu na to, że goniec tutaj zamyka to wszystko. No bo to mogłoby być niebezpieczne. Ale póki co to wszystko jest pięknie bronione, więc no nie jest powiedziane, że tutaj raport coś marzy komu znowu zera, same zera. No ale Janek dusi, moi drodzy, wyciska, wyciska, gotuje kamień w tym momencie w stylu Mariusza Pudzianowskiego. W tym miejscu, moi drodzy, mamy ruch Hetman E5. No i Hetman F4, tak? Hetman właśnie kontroluje te pola po to, żeby zaproponować w dogodnym momencie wymianę. Eee, no i tak na dobrą sprawę czarne w to poszły, no bo co można by było grać, nie wymieniając, tak? No nie wiem, Hetmanem F6 na swoich warunkach wymienić, ewentualnie zagrać, no, gdzie tym Hetmanem zagrać, właśnie to jest, to jest dobre pytanie. Czy chociażby Hetman, moi drodzy na C3, jest dobrym ruchem? No niby jest jakiś chociaż Hetman, moi drodzy, D6, strojenie się działa lechina, trojaczki na linii D. W każdym razie tutaj poszło bicie. No, jest to zrujnowanie struktury troszeczkę, bo tutaj mamy takie e, brzydkie piony, tak? Wydawałoby się zdublowane. No ale to nie jest wielki problem dla Janka. On rozumie świetnie takie, tego typu pozycji. No, więc, moi drodzy, kapień, żeby mieć cały czas oko na słabym pionku. g 3, coraz bliżej święta, coraz wyżej. No i wiadomo, moi drodzy, G6. G6 jest ruchem, który. Troszeczkę osłabia pozycję, bo to jest też kolejny punkt zaczepny. F5 teraz uderza tutaj w, 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 w obydwa pionki, ale tak naprawdę no, będziemy mogli dziś próbować królem tak, wejść do gry. No bo póki co ciężko było jakoś to, mm, coś tym fantem po prostu zrobić. Zwierzę moi drodzy z drugiego rzędu na D3, żeby pobronić tutaj, i może królem podchodzić coraz bliżej. O proszę bardzo, chcemy kontrolować te pola, a króla trzymać tutaj ciasno. Zobaczcie, jedyna otwarta linia to tak naprawdę D i H. No, o H nie ma co mówić, jeśli chodzi o wdiablanie się tam ciężkimi figurami, a D jest Janka. I to jest jedyna tak naprawdę przewaga w tej pozycji. Jedyna przewaga pozycyjna, lekka co prawda, ale jest, wynika z tego, że właśnie Janek ma otwartą linię i nie pozwoli się przeciwnikowi nigdy, nigdy o tą linię powalczyć. Po prostu. A sam będzie próbował oczywiście walczyć o siódemkę. Okej, okay. mniej więcej tak to, tak to widzę. Wieża z B na E8. No i moi drodzy, Król H4. Coraz wyżej. Chcemy iść Królem na G5 i tutaj ustawić czarnego w takim poczasku. Król G7, bo taki był plan grając G6. Król G5. Nie można pchać pionka, związanie. Tutaj nie będą niebezpieczne te trzy piony. Wydawałoby się, że mogło być. Wieża w tym momencie, moi drodzy, H8. Niebezpieczny by był szach na H5. No ale tak na dobrą sprawę. Jak tego szacha wrzucić? Póki co się nie da. Wieża, moi drodzy, na C7. Chcemy się zdwoić. I bardzo fajnie tutaj przytomnie gra wieżą na C8, żeby no, nie pozwolić na tego typu manewry. Chcę wymienić po prostu po jednej z wież. Wieża, moi drodzy, na 7. I taka jest bajera. Wieża z C na 8. Cały czas czarny tutaj zabiera aktywność. Wieża, moi drodzy, z E na D7. Wieża z H na F8. No i czeka. No, póki co nie daje możliwości dla białego orła zdwoić się po siódemce. Wieża C7, kolejna próba. Można było powtarzać ruchy. Wieża C8. Można było powtarzać. Nawet pójść na taką wymianę. No ale tu leci pion, więc tak na dobrą sprawę. No Janek nie ma łatwego zadania. Co grać w tym momencie, moi drodzy? Wieża C7. Ale tu nie nastąpiło wieża C8. Prawdopodobnie ciężko. No, po tym oczywiście bicie, bicie i w diablanie się tutaj e, traci pionka, więc no nie jest takie dobre. Prawdopodobnie powrót. Ale co, wieża scena 8 no i jak progresować? Wieża na B7 w tym momencie? To wieża B8. Ogólnie rzecz biorąc, zwróćcie uwagę na fakt, że w momencie, kiedy wieża przestanie bronić, znaczy wieża nie zagra na C8, to nie tylko chodzi o to, że uda nam się zdwoić, ale także wisi pionek. Także wisi pionek. Chociaż w pewnym wariancie ten pionek może wcale nie wisieć ze względu na to, że wieża będzie bardzo niebezpieczna po szachu na c5. Dobra, o tym zaraz. Wieża h8 blander. Spory blander. Dlaczego? No to pozwala, moi drodzy, zagrać wieżą z d3 na d7. Wieża z h na f8, moi drodzy. No i niestety. Jest ruch, który kończy partię. O tym motywie, o którym mówiłem wcześniej, zaraz powiem. Dlaczego jest tak źle? Bo wieże są na siódemce, pozwolił na to czarny, odchodząc wieżą do rogu. On próbował jakiś manewrów tu, i później dać szacha, i później tak, próbować łapać coś na cepięć, ale niestety w tej chwili jest po wszystkim, bo kończący ruch to F5. Aj, problemów, co nie miara. Można bić moi drodzy na różnorakie sposoby. Czy bicie moi drodzy z E jest dobre? No nie jest dobre, bo wchodzi chociażby i co? Goniec bije F7. Nawet nie z szatuł od Chodzi o to, że jest za mało obrońców pole F7. Ten goniec się kompletnie nie przydaje. On jest bardzo krótki. No i celuje w tego pionka, który w ogóle nie odgrywa żadnej roli, tak naprawdę. Powierza bije F7, w wieża bije w 7 szach. No i tam jest siatka motowa, moi drodzy. Przyjrzyjcie się dobrze. Dlatego też bicie, moi drodzy, przychodzi do głowy z G. Czy to jest lepsze? E bije, moi drodzy, F5. Zwróćcie uwagę na to, że E bije F5. Tak naprawdę wisi też goniec, więc to zagryza, to zagryza, więc. To problematyczne, bo od razu podwisa tu, to problematyczne, bo od razu podwisa goniec, więc tak, na dobrą sprawę jest lipa. No, nawet w to by mogły pójść e, białe, nie biorąc w ogóle gońca, cały czas mają wygraną. Raz, dwa, trzy, cztery razy, dwa razy bronione, po wszystkim. Tam się pozycja rozsypuje, jak klocki lego, proszę kogo. E, o czym mówiłem tutaj? O jakiej sytuacji? Mówiłem o tej sytuacji, jeżeli wieża teraz zabiłaby, moi drodzy, na c5, dlaczego to nie jest dobre? Bo goniec bije w 3 no niestety brać tutaj nie można, bo w... znaczy nie można. No można wszystko, tylko że wchodzi to i. Z jakością do przodu jest czarny. Ależ ugrał to Janek, ależ wymęczył. Ugotował ten kamień, powiem wam na twardo. Cholewa, jasno. A Richard raport zszedł ze sceny na miękko. No dobra, taka oto partyjka. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Wierzę na siódemce to są bestie. Trzymajcie się.